Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na szkoleniu. Właśnie rozpoczęliśmy. Czekamy Witamy, tak. połączenie z Państwem. Także oddajemy Panom głos już bezpośrednio. Dzień dobry. My się przedstawimy z samego początku, potem opowiemy na te kwestie, o które zostaliśmy poproszeni, żeby Państwu przybliżyć specyfikę regionu i warunki panujące w Tajlandii. Ja nazywam się Miklaszewski Tomasz. Jestem radcą handlowym, ekonomicznym w ambasadzie RP w Bangkoku. Odpowiadam za Tajlandię, Mianmę, Kambodżę i Laos. Także te cztery kraje podlegają tutaj pod ambasadę w tym regionie. Witam serdecznie. Ja się nazywam Norbert Bong. Jestem kierownikiem zagranicznego biura handlowego w Bangkoku. To jest przedstawicielstwo PAIH, czyli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Troszkę więcej opowiem o tym, czym się zajmujemy, jak już przyjdzie moja kolej. Na wstępie chciałem w ogóle Państwu serdecznie podziękować za przyjście i obecność na tych warsztatach. Mam nadzieję, że w trakcie tego całego procesu będziemy mogli też sobie swobodnie wymieniać różnego rodzaju porady, komentarze, opinie na temat tego, jak funkcjonują tutaj zarówno podmioty, jak ten rynek działa. Jaka jest specyfika w ogóle regionu i tej części Azji? Ja zacznę od kilku jakby takich kwestii na samym początku. Opiszę specyfikę rynku rolno-spożywczego w Tajlandii w ramach nie tylko tego kraju, ale także szerszym ASEAN-u, całego regionu, który tutaj jest istotny z punktu logistycznego, dystrybucyjnego czy handlowego, tak? Potem przejdę do możliwości handlowych dla Polski, jaki jest potencjał, jakie są trudności, no i omówię na samym końcu bariery i zagrożenia. Potem przejdziemy do części takiej bardziej związanej ze stroną funkcjonowania przedsiębiorstw i tego, jak wyglądają tutaj kanały dystrybucji, jak wyglądają relacje biznesowe, jakie są podmioty na tym rynku. I na samym końcu myślę, że to będzie taka część otwarta, gdzie Państwo będą mogli nam swobodnie jakby zadawać pytania i wymieniać się różnego, będziemy mogli wymieniać praktycznymi uwagami, wymieniać sobie jakieś komentarze. Ja zacznę może od omówienia samej lokalizacji regionu. Jak Państwo teraz zobaczą na mapie, gdzie fizycznie jesteśmy i czym to skutkuje, tak? Tajlandia jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów w tym regionie, który Państwo widzą. Ten region Azji Południowo-Wschodniej w zasadzie składa się z najważniejszych krajów, takich jak Wietnam, Kambodża, Tajlandia, Mianma, Laos, południowe Chiny, prowincja Yunnan, tam jak widać, i na samym południu jest Malezja, Indonezja oraz Filipiny. Kraje poza Chinami, te kraje, które wymieniłem, one tworzą wspólny związek ASEAN, to stowarzyszenie polityczne, ale także też gospodarcze. W dłuższej perspektywie kraje te dążą do podobnej integracji rynków, jak to wygląda w przypadku Unii Europejskiej. Czyli gdzieś w zamiarach jest utworzenie tak zwanego jednolitego rynku. Ma się to nazywać ASEANski Obszar Gospodarczy. Zainicjowany został w grudniu 2015 roku. Także zmiany w ramach tego regionu zmierzają w kierunku tego, żeby towary, które trafiają na te rynki, mogły się już swobodnie w ramach tych wszystkich państw stowarzyszonych przemieszczać. I to jest jedna z rzeczy, na którą chciałbym jakby zwrócić uwagę, żeby Państwo mieli z tyłu głowy, że myśląc docelowo o Tajlandii, by Państwo patrzyli jakby w szerszej perspektywie, która jakby
celuję w kierunku tego, żeby móc być obecnym także na tych rynkach sąsiednich. Są to rynki dosyć dynamiczne, ponieważ znaczy one wszystkie różnią się bardzo od siebie, ale są o tyle dynamiczne ze względu na to, że te kraje się bogacą. Także popyt na towary z Unii Europejskiej, towary z Polski ma tendencję rosnącą. I warto jakby, im wcześniej, tym lepiej, warto się rozeznać po prostu, jak te rynki funkcjonują, jakie są trudności, jaka jest specyfika. Ja jakby zejdę troszeczkę do, zawężę ten obszar i bardziej będę, powiem teraz o Tajlandii pod kątem też tych najbliższych ich krajów, Mjanmy, Laosu i Kambodży. Tajlandia jest tutaj jakby najbardziej rozwiniętym z tych krajów, dlatego jest też źródłem pochodzenia większości przetworzonych towarów w tych krajach. Czyli tłumacząc to jakby na nasz jakby docelowe działanie, to jeżeli wprowadzamy towar do Tajlandii, to możemy też liczyć na to, że poprzez firmy tajskie, z którymi współpracujemy, te towary mogą też trafiać na półki bądź do dystrybutorów, do producentów dalszych w Kambodży, Mianmie czy Laosie. Jeśli chodzi o specyfikę rynku pod kątem liczby ludności, tak? Tajlandia no to jest około ponad 68 milionów ludzi, Mianma 50 milionów, Kambodża to jest 15, a Laos to jest około 5,5 miliona mieszkańców. W przypadku skomunikowania jakby tych regionów, no to najlepiej infrastrukturalnie rozwinięta Tajlandia i Tajlandia jakby pełni funkcję takiego hubu poprzez swoje porty czy dobrą sieć autostrad. W tych pozostałych krajach jakby ta infrastruktura nadal pozostaje wyzwaniem, ale to jest jakby dalszy etap. Stąd wszelkiego rodzaju produkty, które wprowadzamy i tutaj na przykład kategorie produktów świeżych bądź tych, które wymagają schłodzenia, zmrożenia, to ze względu na te kwestie infrastrukturalne, to ta dystrybucja w Tajlandii nie stanowi wyzwania. Natomiast w tych pozostałych krajach często brakuje logistyki, która jest w stanie zabezpieczyć psucie się tych produktów, rozmrażanie czy właściwe przechowywanie, tak, podczas samego transportu. Stąd w Tajlandii jakby firmy, które zajmują się dalszą dystrybucją na przykład na te pozostałe rynki, mają tą świadomość, że oni się w jakiś sposób się zabezpieczają. Stąd nie ma problemów później związanych z tym, że towar się na przykład zepsuł po dotarciu do portu, tak, bo był źle przechowywany na przykład na składzie i odprawa nie nastąpiła we właściwym czasie, no i importer już nie chce na przykład odbrać towaru, który jest niesprzedawalny dalej. Jeżeli zejdziemy niżej do samej Tajlandii, to takim miastem największym i w zasadzie państwem w państwie, no to jest Bangkok. Bangkok skupia, ta aglomeracja skupia ponad 10 milionów mieszkańców. Także docelowo jesteśmy zainteresowani sprzedażą i dystrybucją naszych produktów, to naturalnym takim miejscem właśnie będzie Bangkok, ze względu na to, że nie tylko ma dosyć dużą liczbę ludności, jest też ta ludność dosyć skondensowana, także wszelkie, nie wiem, kampanie reklamowe czy marketingowe od razu docierają do dużego grona osób. Natomiast kwestie też związane ze specyfiką tego miasta, to co jest istotne, to jest to, że w Bangkoku znajduje się siedziba też ONZ-u. Znajduje się dużo centrów firm zlokalizowanych w regionie, a także dosyć duża liczba firm, dosyć duża liczba osób, menadżerów wysokiego szczebla, którzy pracują dla
branż motoryzacyjnych, elektronicznych, przemysłowych, zlokalizowanych w południowej części Tajlandii. Stąd czasami docelowym może klientem nie do końca będą sami Tajowie, ale też będą ekspaci, osoby, które po prostu żyją i pracują. I w wielu przypadkach są to dziesiątki bądź setki tysięcy ludzi, którzy mają dosyć dużą siłę nabywczą. Teraz jakbym przejdę swobodnie też do pewnych specyfiki samego rynku rolno-spożywczego i tam możliwości handlowych do Polski. Także pozwolimy sobie Państwu przedstawić takie ilustracje do tego, co będziemy mówić. Pokrótce pokażę może warunki, w jakich funkcjonujemy, to znaczy jak wygląda handel pomiędzy Unią Europejską a Tajlandią. Polska jest tutaj zaznaczona na żółto, natomiast to jest handel produktami rolnymi. Znaczy to jest, przepraszam, handel ogólny, to nie jest handel produktami rolnymi. Produktami rolnymi, na produkty rolne będzie kolejny slajd, który będzie jakby przedstawiał te informacje. Jeżeli Państwo spojrzą, to zazwyczaj wszystkie kraje Unii notują jakiś deficyt handlowy, deficyt w wymianie handlowej z Tajlandią. W naszym przypadku jest to źródło unijne. Mamy według danych dwukrotnie wyższy import od eksportu. Jeśli chodzi o tą strukturę samego eksportu, to przeważają maszyny i urządzenia i elektronika. To jest jakby żywność i produkty rolno-spożywcze stanowią mniej niż 10% całości wymiany pomiędzy naszymi krajami. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, to na kolejnym slajdzie Państwo będą mogli spojrzeć na dane polskie w porównaniu z danymi tajskimi. I teraz co jest ważne? Ważna jest dysproporcja pomiędzy tymi danymi. Według danych polskich mamy zdecydowanie niższy eksport do Tajlandii niż według danych tajskich, tak samo według danych unijnych. Natomiast Tajlandia ma dwukrotnie wyższy eksport do Polski według polskich danych niż według swoich. Dlaczego to jest takie ważne? To pokazuje jakby całą strukturę handlu pomiędzy Polską a Tajlandią, że dzieje się ona przez kraje trzecie. To znaczy my wysyłamy z Polski towary niekoniecznie bezpośrednio do Tajlandii. Te towary są po prostu później redystrybuowane, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Niemczech, we Włoszech czasami nawet w Hiszpanii, w Danii na przykład i wysyłane dalej tutaj do Azji i w szczególności w tym przypadku do Tajlandii. Także te dysproporcje są duże, bo jak Państwo spojrzą, to według danych tajskich cała wielkość obrotów naszych, cały nasz dwustronny handel w 2018 roku był równy importowi z Tajlandii według danych polskich. Także to ginie nam gdzieś, nie widzimy, około kilkuset milionów dolarów, tak? Ponad 30% całkowitej wymiany. To jest jakby taka ciekawostka, tak? Że Państwo na przykład mogą nie wiedzieć o tym, ale część z Państwa produktów może znajdować się na rynku tajskim, wysyłana po prostu przez Państwa dystrybutorów w innych krajach, tak? Czy partnerów, którzy odbierają Państwa towary. Co to oznacza? Oznacza, że tym krajom, w których następuje ta redystrybucja, tak, i dalsza wysyłka do Tajlandii, się opłaca sprzedawać towary polskie nie bezpośrednio z Polski. Czyli że rynek ma potencjał, co jakby obrazują te dane makroekonomiczne. Ja przejdę dalej. To jest jakby slajd, który pokazuje, zawęża nam jakby ten handel do towarów rolno-spożywczych. Tutaj też widać dużą przewagę jakby eksportu tajskiego nad importem z Polski. To są dane za 2017 rok. Poniżej
są dane dotyczące handlu unijnego, czyli na górze mamy dane związane z handlem pomiędzy Polską a Tajlandią, a na dole dla porównania mamy wartości, które przypadają na handel pomiędzy całą Unią Europejską a Tajlandią. Jak widać, eksport, polski eksport no, stanowi około mniej niż około 2%, tak, eksportu produktów rolno-spożywczych do Tajlandii, jeśli chodzi o Unię. To są produkty zróżnicowane, no, przewaga akurat handlu ze strony polskiej jest rzeczy, które idą do dalszego przerobienia, tak? To są półprodukty, to są pasze, to są elementy do dalszej produkcji, nie do końca produkty gotowe, końcowe do dystrybucji dla finalnego konsumenta, tak? I jest to też handel bardzo zróżnicowany, tak mówiąc ogólnie. Także nie rejestrujemy w naszej wymianie handlowej jakiejś grupy towarów, które mają dużą przewagę, tylko one są zmienne w zależności od warunków, jakie panują na rynku. Co to oznacza? To oznacza, że nasze firmy w handlu z Tajlandią zainteresowane są może nie udziałami w rynku i długofalową sprzedażą, tylko po prostu czasami jednorazowymi transakcjami. To świadczy też o ciekawości może Tajów, bo też próbują różnego rodzaju rzeczy. Ja pokażę to może na tym slajdzie. Struktura eksportu towarów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej do Tajlandii. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Największą grupę z tego całego eksportu stanowią produkty różne, niezdefiniowane. Co to oznacza? To oznacza, że Tajowie eksperymentują, tak? Że jest bardzo duży, że większość tej wymiany handlowej stanowią produkty tak zróżnicowane, że w każdym segmencie występuje jakaś nisza, jakiś potencjał. Ale najważniejszym wnioskiem z tego jest to, że Tajowie po prostu eksperymentują i się interesują sprowadzaniem różnego rodzaju produktów. Oczywiście naturalnie największą grupą w tych pozostałych częściach są półprodukty, tak? Potem ciekawostką jest oczywiście żywność dla zwierząt, tak? Bardziej skierowana na zwierzęta może nie hodowlane, ale psy, koty, różnego rodzaju zwierzęta, które sobie trzymamy w domach. Także to jest jakby duży segment. Natomiast zakupy tutaj w tym segmencie nie robią tylko Tajowie, ale też obcokrajowcy. I to jest też jakby wskazówka, dlaczego akurat ta grupa produktów stanowi taką dużą część eksportu. Tutaj jakby odniosę się do mleka w proszku. Dlaczego mleko w proszku też ma taki duży udział? Mleko w proszku ma bardzo duży potencjał w Tajlandii ze względu na to, że krowy tutaj nie są mlecznymi krowami. To znaczy specyfika gatunkowa tych krów powoduje to, że dają bardzo małe ilości mleka i to mleko też nie ma jakichś walorów smakowych, które byłyby konkurencyjne wobec mleka z krajów europejskich, z Ameryki, bądź z Nowej Zelandii czy Australii. Największą konkurencją dla państwa akurat w tym sektorze, tutaj bezpośrednio kieruje się do producentów mleka, jest Nowa Zelandia. Nowa Zelandia jest potentatem produkcji mleka w tym regionie i stara się dominować swoją obecnością na rynkach azjatyckich.
Także tutaj jakby w rozmowach z potencjalnymi partnerami przy negocjacjach na przykład cenowych bądź warunkach dostaw Państwa oferta będzie bardziej porównywana z ofertą, która płynie z Nowej Zelandii, a nie z innych krajów unijnych. To jest jakby pierwszy taki punkt odniesienia. Dopiero na kolejnym etapie będą mogli porównywać to z, nie wiem, z Francją, z Niemcami, z Duńczykami, z Holendrami, tak. Bo też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że polskie mleko trafia, znaczy mleko w proszku bądź serwatka trafia tutaj na rynek tajski, ale niekoniecznie bezpośrednio naszych producentów. To jest jakby to, co mówiłem na samym początku, dużo handlu polskimi towarami dzieje się przez kraje trzecie, nie bezpośrednio z Polski. W przypadku importu z Tajlandii do Unii Europejskiej, co jest, dlaczego ten graf jest istotny? On pokazuje tutaj, w których grupach produktowych mogą mieć Państwo problemy w eksporcie do Tajlandii. Z względu na to, że tutaj jakby chciałbym zwrócić uwagę na mięso i przetwory mięsne, podroby różnego rodzaju. Tajlandia jest potentatem w produkcji wieprzowiny i produkcji różnego rodzaju, albo eksportu wieprzowiny w stanie surowym, bądź różnego rodzaju podrobów, przetworów, elementów. Tak samo dotyczy to mięsa drobiowego. Tajlandia też jest jednym z potentatów tutaj w Azji, ale też na świecie, jeśli chodzi o produkcję mięsa drobiowego. Zresztą jedna z największych firm tajskich zakupiła firmę Superdrop 2 lata temu ze względu na możliwości współpracy i rozwoju na rynku unijnym. A dlaczego to jest ważne? Naturalnie Tajowie w sektorach, w których mają duży potencjał eksportowy, duży potencjał produkcyjny, będą działali ochronnie na swoim rynku. To znaczy będą utrudniali w sposób niebezpośredni import tego typu produktów i sprzedaż na rynku w Tajlandii. Stąd dużym wyzwaniem jest właśnie, są kwestie związane właśnie z eksportem wieprzowiny, wołowiny, drobiu bądź innego rodzaju mięs. To samo dotyczy owoców. Z uwagi na to, że Tajlandia no, w ogóle powierzchniowo jest dosyć dużym krajem, ponad 500 000 kilometrów kwadratowych, to też ma warunki klimatyczne, które sprzyjają w zasadzie każdego rodzaju produkcji, każdego rodzaju uprawy. Nie wszystko Tajowie uprawiają, natomiast z uwagi na to, że eksport jest dla nich tak istotny, stosują różnego rodzaju mechanizmy, które też ograniczają jakby wolumen eksportu z krajów unijnych bądź innych, jeśli chodzi o warzywa i owoce świeże. Stosują różnego rodzaju środki, które blokują dostęp do rynku. Ja o tym szerzej powiem za chwilę. Natomiast chciałbym jakby pokazać, że jak Państwo będą patrzyli w ogóle i oceniali potencjał rynkowy nie tylko Tajlandii, ale też tych innych sąsiednich krajów, proszę zwracać uwagę na to, jak wygląda taka ogólna struktura tego eksportu, bo ona może dawać wskazówki do tego, gdzie ten potencjał istnieje, albo do tego, gdzie mogą pojawić się jakieś problemy, tak, których się na przykład nie spodziewamy, bo teoretycznie one nie istnieją. Teraz pokrótce ja pozwolę sobie omówić bariery rynkowe. Tutaj akurat nie mam slajdów, bo nie chcę jakby zaburzać i zbytnio
wiele informacji pokazywać, które mogą może nie rozjaśnić, a trochę bardziej zamglić sytuację. Teoretycznie Tajlandia jest jak każdy inny rynek. Mogą Państwo po prostu eksportować, potrzebny jest do tego partner, importer, który tutaj na miejscu będzie załatwiał wszelkie procedury importowe. Musi być konosament, faktura, prawda, lista towarów. Natomiast trudność polega na tym, jeżeli Państwa produkty będą musiały mieć jakieś dodatkowe świadectwa, no szczególnie fitosanitarne bądź certyfikaty zdrowia. I teraz tak, są grupy towarów, które nie mają jeszcze możliwości wejścia, znaczy możliwości legalnego wjazdu na rynek tajski. My, tutaj ambasada w Bangkoku, ale również delegatura Unii Europejskiej, która też ma tutaj swoją siedzibę, walczy o to, żeby ten rynek nie był ograniczony w sposób nieprawidłowy, czyli żeby te wymagania były właściwe. I tutaj staramy się na przykład w przypadku wieprzowiny, z uwagi na to, że są te przypadki i ogniska ASF-u. Tak samo w Tajlandii, w okolicach Tajlandii są zaodnotowane przypadki, to jest w Kambodży, w Wietnamie, w południowych Chinach. Stąd tutaj sytuacja jakby bardziej napięta. My staramy się o dopuszczenie, o tak zwaną regionalizację. I to jest słowo klucz. Tak by Państwo mieli w ogóle z tyłu głowy, że w ogóle w krajach azjatyckich regionalizacja nie jest czymś, na co te kraje się zgadzają. Pomimo tego teoretycznie mogą dopuszczać ją, ale w praktyce stosują wszelkiego ograniczenia, które jakby wykluczają te możliwości. I zazwyczaj proces otwierania takiego rynku, żeby ta regionalizacja była możliwa, trwa dosyć długo, także przed wysyłką towaru, być może przed kontaktem z importerem, ja zalecam skontaktowanie się z GIV-em i pytanie, czy na przykład w Tajlandii, czy w innych krajach, albo bezpośrednio na przykład z moimi odpowiednikami w innych ambasadach i zapytaniem, czy na przykład ten i ten produkt jest dopuszczony do tego rynku i czy regionalizacja w takim wypadku też jest dopuszczana. W niektórych przypadkach są wynegocjowane certyfikaty zdrowia, które dopuszczają regionalizację bądź sama regionalizacja, także nie stanowi to problemu, ale są kraje, w których nie. I to wstrzymuje jakby na przykład, nawet jak istnieje już eksport, to w przypadku wystąpienia jakiegoś ogniska choroby ten eksport zostaje wstrzymany, tak? I procedury, nie wiem, sprawdzania, audytu, inspekcji rozpoczynają się od nowa. W każdym razie staramy się, aby aby kwestia właśnie ASF-u podlegała regionalizacji i eksport wieprzowiny był możliwy do Tajlandii. W chwili obecnej niestety nie można eksportować. Drób owszem, natomiast wieprzowiny jeszcze nie. Walczymy także o dopuszczenie wołowiny. Mam nadzieję, że uda nam się tą procedurę zakończyć w tym roku. Jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z takimi utrudnieniami, to jak Państwo mają zakłady produkcyjne, to w wielu przypadkach strona tajska może wymagać inspekcji takiego zakładu przed dopuszczeniem do eksportu. I to jest właśnie jedna z barier, z którą zarówno nasza ambasada, jak i właśnie delegatura stara się walczyć. To znaczy staramy się jakby negocjować warunki, żeby razem z innymi krajami członkowskimi Unii, żeby tego typu bariery nie stanowiły, nie miały miejsca, tak? Żeby to nie było, nie był to warunek eksportowy. Jeżeli mamy jednolity rynek i mamy ten sam system monitoringu, kontroli, nasze zakłady, nieważne czy one są w Polsce, czy we Francji, w Hiszpanii, czy we Włoszech, funkcjonują w oparciu o te same przepisy, o te same zasady, spełniają te same normy, to, że w przypadku dopuszczenia jednego
zakładów z jednego kraju, bądź zakładów z konkretnych zakładów, to żeby nie były wymagane inspekcje w innych zakładach. To jakby zaburza ten proces swobodnego eksportu. Czyli państwo przed jakby samym eksportem powinni się też dowiedzieć, czy będzie potrzeba inspekcji państwa zakładu. Bo wtedy o taką inspekcję nie mogą się państwo sami zwrócić, tylko musi się zwrócić o to państwa potencjalny importer. Czyli ścieżka jest taka, że najpierw znajdują sobie państwo importera, który pomoże się też dowiedzieć, czy taka inspekcja przez kraju będzie wymagana, czy nie. Wtedy na jego wniosek ci inspektorzy przyjeżdżają do zakładów i około kilku dni przeprowadzają taką inspekcję. Natomiast to, że zrobiono w Polsce inspekcję zakładu X, to wcale nie znaczy, że eksport będzie możliwy z zakładu Y. To jest jakby jedna z przeszkód, ponieważ inspekcja jest tylko odnośnie do konkretnego zakładu. Chyba, że jest zrobiony tak zwany audyt systemowy, czyli audytowany będzie wtedy GIF bądź PIORiN i on, ten audyt dopuszcza jakby to, że ta instytucja zgłasza po prostu firmy, które są zainteresowane eksportem i dzięki temu audytowi systemowemu nie ma potrzeby dokonywania zakładów, audytu zakładów, poszczególnych zakładów. To jest jakby taka możliwość wyjścia z sytuacji. Natomiast przygotowania do takiego audytu systemowego trwają. I w przypadku tych procedur, niestety one są bardzo wydłużane. Czasami dopuszczenie takie zajmuje kilka lat. Są przypadki krajów, które na przykład czekają 5, 7, 8 lat nawet na jakby zakończenie kwestii dopuszczenia przy audycie systemowym. Przy audycie takim bezpośrednim zakładów, no to trwa to znacznie szybciej, bo to jest jakby proces wizyty tylko w zakładach dopuszczenia, sprawdzenia tego zainicjowany przez importera. My staramy się jakby jak najwięcej takich kwestii rozwiązywać, żeby była swoboda dostępu i być może no, to tak nie chcę obiecać, ale pracujemy nad tym w ramach z innymi krajami członkowskimi i z delegaturą Unii Europejskiej, żeby nie było konieczności tak częstych inspekcji bądź audytów systemowych, żeby to było robione jednorazowo dla całego rynku, dla wszystkich krajów i rynków Unii Europejskiej. Z uwagi na co? Z uwagi na to, że Tajlandia ma dostęp taki. To znaczy, jeżeli ich produkty są dopuszczone do rynku polskiego, to tak samo są dopuszczone do rynku portugalskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego. I ten brak wzajemności jest kwestią, którą staramy się władzom tajskim wytykać. I tu też mam do państwa prośbę taką, że jeżeli będą się państwo komunikować z różnymi instytucjami, też proszę im przypominać o tym, żeby te instytucje się zwracały na forum unijnym bądź przy swoich szerszych spotkaniach w ramach państw członkowskich i naciskały na to, żeby tego typu kwestie rozwiązywać. To otwiera jakby, znaczy ułatwia nam pracę, ale też otwiera możliwości do tego, żebyśmy ten rynek otwierali, żeby on funkcjonował na zasadach wzajemności. Kolejną taką rzeczą, z którą państwo mogą się zetknąć i na którą się państwo powinni przygotować, to jest czasami brak przejrzystości w pewnych przepisach. To znaczy pewne informacje czasami są dostępne na stronie bądź zostały przekazane i w przypadku, kiedy dochodzi do właściwej na przykład odprawy, tak, do tego jak już towary dotrą tutaj na teren Tajlandii, pojawiają się różnego rodzaju problemy, że to nie ten certyfikat, że to inaczej, że czegoś dodatkowego te władze wymagają. Tutaj dobrze jest właśnie sprawdzić sobie przedtem importera, z którym się współpracuje, żeby on miał tą wiedzę
i sprawność działania właśnie z celnikami i załatwieniem jakby tych wszystkich kwestii związanych z odprawą. Tak to funkcjonuje, jest to takie otoczenie, na które muszą Państwo być w jakiś sposób przygotowani. No to jest jakby specyfika nie tylko Tajlandii, ale też Azji w ogóle, że występuje, powiedzmy, dowolność czasami w interpretacji pewnych rzeczy przez urzędników. Nie pomaga temu jakby też struktura związana z funkcjonowaniem różnego rodzaju przepisów, które czasami są ze sobą nawzajem kolizyjne. Nie chcę Państwa przestraszyć, bo to nie jest to moją intencją, natomiast gdzieś z tyłu głowy proszę mieć to na uwadze. Dlatego tutaj nie zalecam wyszukiwania partnerów przez internet bądź próbę kontaktu mailową czy telefoniczną. Jedyną metodą, która zabezpiecza Państwa przed tak wysokim ryzykiem, jest przyjazd tutaj, albo udział w targach, albo po prostu przyjazd przy okazji jakiejś misji biznesowej, gdzie Państwo będą w stanie mogli rozeznać i spotkać się z tym partnerem i mówić te kwestie, które później wyjdą, bo szkoda rozwiązywać problemy związane z odprawą w momencie, w którym kontener stoi i nie wiadomo, czy te towary przejdą, czy zostaną na przykład spalone, bądź będą musiały zawrócić do Polski, stracą Państwo czas, pieniądze i możliwości eksportu i wejścia na rynek. Także to jest jakby jedna z takich najważniejszych uwag. Proszę unikać wyszukiwania firm przez internet i kontaktu z nimi. Jeżeli już oczywiście Państwo to robią, to albo kierować się tutaj do biura, do pana kierownika Norberta Bąka, żeby sprawdził i zweryfikował, czy są firmy rzetelne, albo do nas z taką prośbą o to, że znaleźli Państwo taką firmę i czy to jest firma, która funkcjonuje, w ogóle jest zarejestrowana i czy nie jest to podejrzana działalność, która może skutkować oszustwem. Takich przypadków jest wiele w Azji, nie tylko w Tajlandii, ale w Indonezji, w Malezji, w Indiach, w Bangladeszu. Tak, cały ten region ma pewną specyfikę, że dużo jest takich sytuacji, w których firmy podszywają się pod inne firmy, mają bardzo dobre strony internetowe, kontakty tam są rozpisane, inicjują tak daleko kontakt, że często towar jest wysłany, częściowo opłacony, a w rzeczywistości pozostałe płatności nie są dokonywane. Tak samo w przypadku importu, tak? Jeżeli Państwo potrzebują jakieś surowce i chcą sprowadzić coś, też nie zależą wyszukiwania tego przez internet jako tego głównego narzędzia, tylko bardziej jako narzędzie pomocnicze. Przyjazd tutaj na miejsce, żeby zorientować się, jak funkcjonuje ten rynek, jak się nawiązuje kontakty, jak oni się umawiają, jeśli chodzi o odprawę, tak, w których momentach płaci się za towar, jaka jest logistyka tego towaru, który Państwo zamawiacie. Mamy przypadki, w których teoretycznie firmy wycwaniają z prośbą o pomoc, bo gdzieś kontenery utknęły, na przykład w okolicach Afryki i tak dalej, są pokazywane, na przykład wysyłane do nich nierzetelne informacje, bądź intencjonalnie wprowadza się ich w błąd, że gdzieś ten kontener jest zlokalizowany, a kontener nawet nie wyszedł w ogóle z Tajlandii. Nie było w ogóle takiej procedury odprawy tego, także ten towar nie został nawet nadany, a partner od Państwa może, nie wiem, oczekiwać dodatkowych jakichś kosztów na załatwienie spraw, nie wiem, w Nigerii, tak, albo gdzieś w okolicach południowej Afryki. Jest to częste. Stąd jakby uczulam, że warto przyjechać, zobaczyć, jak to otoczenie funkcjonuje, jakie są możliwości, w jaki sposób się prowadzi negocjacje biznesowe i rozmowy. I to jest jakby taką największą, w mojej opinii, barierą i zagrożeniem. To jest podchodzenie do rynku
tajskiego bądź też rynków tych krajów w tym regionie w taki sam sposób jak do rynków unijnych czy do Stanów Zjednoczonych. Polityka kulturowa i funkcjonowania pewnego rodzaju też mechanizmy działania są odmienne i wymagają obecności. Jest to dobra inwestycja i często może uratować państwa w sytuacji, w której mogą być państwo oszukani bądź poniosą jakieś wysokie straty finansowe. Ja teraz przekażę pałeczkę panu kierownikowi, żeby przedstawił jakby te pozostałe kwestie, a potem sobie tak na spokojnie omówimy już też pozostałe rzeczy. To ja może zacznę od przybliżenia działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. My tutaj biuro w Bangkoku otworzyliśmy na początku tego roku, także jest to dosyć świeża sprawa. I naszym celem jest ułatwianie eksporterom wejściu na rynek. Jest to może być w różnych formach, od połączenia z partnerem, z potencjalnym odbiorcą na miejscu, poprzez dostarczenie informacji prawnych, na przykład jak wygląda rejestracja przedstawicielstwa, jakie jest w ogóle otoczenie prawne. Oczywiście my nie jesteśmy kancelarią prawną, ale jesteśmy w stanie takie informacje ogólne dostarczyć bądź połączyć z odpowiednimi ludźmi tutaj na miejscu. Ale też co bardzo istotne, o czym wspomniał pan Tomasz, właśnie to jest weryfikacja kontrahenta. My też tutaj korzystamy z różnych baz na miejscu. Mamy też dostęp do bazy Ministerstwa Handlu, takiej oficjalnej bazy, także jesteśmy w stanie dosyć sporo informacji wyciągnąć. I jeżeli w Państwa przypadku pojawił się temat ekspansji na rynek Tajlandii, no to koniecznie proszę się odzywać w tym temacie, bo taka weryfikacja jest dosyć istotna, bo faktycznie zdarzają się tutaj różnego rodzaju nadużycia. Także tyle tytułem wstępu. Moja część będzie bardziej właśnie o otoczeniu biznesowym, o kanałach sprzedaży. Natomiast zanim zacznę, tylko chciałbym gorąco Państwa zachęcić do posłuchania tego, o czym będzie mówił radca handlowy z ambasady Tajlandii, pan Pisaj. Z tego co wiem, to macie Państwo spotkanie z nim za 1,5-2 godziny. Bo on od niego pewnie usłyszycie dosyć sporo o kulturze w Tajlandii. Troszkę pan Tomasz o tym już wspominał, a to w przypadku tego kraju jest arcyważne, tak bym to określił, bo my oczywiście przekażemy Państwu informacje o procedurach wyjścia, o największych graczach na rynku, o dystrybutorach i tak dalej. Natomiast bez zrozumienia, jak z Tajami należy rozmawiać, jak prowadzić rozmowy biznesowe, to cała ta wiedza może się okazać bezużyteczna. I rzeczywiście bezpośrednia wizyta w Tajlandii jest no, praktycznie niezbędna, jeśli chcemy coś tutaj na miejscu zrobić. Wiem, że część z Państwa odwiedza nas tutaj na targach TAIFEX, z czego my się tutaj na miejscu bardzo cieszymy. Jest to bardzo ważny krok w rozpoczęciu ekspansji na rynek Tajlandii. Tak powiem tylko, kultura tutaj jest bardzo przyjazna, ale nie od razu. To znaczy, że Tajowie są bardzo otwartymi, bardzo ciepłymi ludźmi, natomiast rzeczywiście na początku pewna doza na początku troszeczkę są wycofani i warto się tutaj osobiście pojawić, odbyć parę spotkań, żeby tą granicę przebić. Tak to wygląda. Ja bym chciał zacząć od, jeśli chodzi o tą już moją właściwą część, od otoczenia prawnego. Węcznik. Okej, powinno teraz wskoczyć. Okej. Tytułem wstępu, żebyście Państwo zrozumieli,
jacy gracze są na rynku w Tajlandii i z czego wynika, że jest tak, a nie inaczej? W bardzo dużym skrócie, bo to nie jest dla Państwa wiedza priorytetowa. 20 lat temu, w 1999, został podpisany taki dokument Foreign Business Act przez króla w Tajlandii. Zamierzenie było takie, żeby utrzymać równowagę, żeby lokalne przedsiębiorstwa miały możliwość odpowiedniego rozwoju, żeby przedsiębiorstwa zagraniczne nie zdominowały rynku, żeby nie został zatrzymany ten rozwój firm lokalnych. Taki był zamysł. Ten dokument, on się sprowadza do tego, że obcokrajowcy w niektórych sektorach no, mają ograniczone pole do działania, jeśli nie w ogóle ograniczone. Tak więc mamy tutaj taki podział na trzy listy. Pierwsza lista jest całkowicie zabroniona, jeśli chodzi o sektory, całkowicie zabroniona dla obcokrajowców. Pozostałe dwie są dopuszczalne pod warunkiem otrzymania odpowiednich zgód. I tak w ramach ciekawostki powiem Państwu tylko, że jeśli chodzi o tę listę numer jeden, to na przykład obsługa stacji radiowych, telewizyjnych, wydawanie gazet, obrót nieruchomościami, no tak te biznesy obcokrajowcy wchodzić nie mogą. Pozostałe listy to też często wiążą się z uprawami, z lokalnymi uprawami, na przykład obrót antykami i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest dosyć szeroka i tak naprawdę minęło 20 lat, odkąd ten dokument został podpisany. Tajskie firmy urosły do bardzo dużych rozmiarów i zaraz to Państwu pokażę, jak dużych. Natomiast w pewnym zakresie, no właśnie w dosyć sporym zakresie ten dokument nadal obowiązuje. Oczywiście jest dużo wewnętrznych dyskusji nad zmianami, bo Tajlandia też no, widzi pewne procesy i rozpatruje, żeby się troszeczkę bardziej otworzyć na inwestycje zagraniczne. Natomiast no, specyfika jest jeszcze jaka jest i ta informacja może się Państwu przydać, żeby właśnie zrozumieć potem, jak duzi są tutaj, jak duże są firmy w Tajlandii i jak ten rynek jest skoncentrowany. Bo to należy wziąć pod uwagę. To tylko może dwa słowa powiem, jeśli już byłaby decyzja odnośnie rejestracji przedstawicielstwa na miejscu, co wydaje mi się, że w przypadku Państwa to jest raczej odległa perspektywa, no to jest parę takich zajęć działalności gospodarczej, które w początkowym etapie jest troszkę łatwiej założyć, chociażby representative office i polega tutaj bardziej na rozeznaniu w rynku. Dosyć szybko można takie przedstawicielstwo założyć, w przeciwieństwie do pozostałych form, które zajmują już odpowiednio dłużej. Także gdyby taki temat u Państwa się pojawił, gdyby już przyszło do tej faktycznej rejestracji, to proszę o kontakt, bo tutaj mogę dostarczyć dosyć sporo bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Tak jak Pan Tomasz wspomniał, w Tajlandii jest około 70 milionów. Z tego w samym Bangkoku mieszka około 10 milionów, razem z obrzeżami to jest 15 milionów. No i to jest dosyć istotna informacja dla Państwa, bo rzeczywiście ten cały biznes jest w Bangkoku. Jeśli chodzi o wprowadzanie produktów, to rzeczywiście popyt będzie tutaj dużo większy w Bangkoku. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że czasami można też rozważyć testowe wprowadzenie produktów w innych regionach kraju. Na przykład Chiang Mai, gdzie jest dosyć sporo Polaków, tam podejrzewam, że wprowadzenie takie testowe produktu mogłoby się odbyć troszkę łatwiej i troszkę szybciej, niż gdybyśmy od razu chcieli pojawić się w Bangkoku, gdzie oczywiście konkurencja jest duża, dużo większa. Także te informacje można wykorzystać tak, żeby też wejść na ten rynek w sposób odpowiedni, bo raczej nie uda się
wejść od razu i osiągnąć bardzo dużą, dużą skalę. Zaraz powiem dlaczego. Można to podzielić na jakieś etapy. Też Bangkok jest o tyle ciekawą destynacją, bo faktycznie w Bangkoku jest bardzo dużo ekspatów. Także tak jak myślicie Państwo o potencjalnej ekspansji na rynek Tajlandii, to nie należy tylko patrzeć na Tajów, ale też na ekspatów. I w kolejnym slajdzie opowiem o jednej sieci handlowej, która jest bardzo aktywna w Tajlandii, a tak naprawdę w ogóle praktycznie się nie skupia na odbiorcy tajskim, no, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia produktów, z punktu widzenia eksportera. Okej. I teraz przechodzimy do samej struktury, jak te sklepy w Tajlandii są podzielone. One są, tutaj podział jest zbliżony troszkę do tego, co jest w Polsce. Właściwie w dużej mierze jest zbliżony. Są tak zwane department stores, czyli powierzchnie, które są, już Państwu mówię dokładnie, powyżej 1000 metrów kwadratowych, odbiorca jest średnia i wyższa półka i to akurat nie dotyczy bezpośrednio produktów spożywczych, ale jest też istotna kategoria, o której powinniście Państwo wiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o produkty spożywcze, no to oczywiście największymi takimi sieciami są, największą kategorią sklepów są różnego rodzaju hipermarkety. Natomiast to, co na to warto zwrócić uwagę, to jest to, że ta kategoria sklepów w ostatnim czasie najwolniej się rozwija ze wszystkich w Tajlandii. Wręcz oscyluje w około zera i to wynika z różnych kwestii. Coraz ciężej jest uzyskiwać pozwolenie na budowę takich hipermarketów, bo nie jest łatwo o ziemię. No i też zmieniają się nasze nawyki jako konsumentów, znaczy zmieniają się nawyki Tajów, którzy chętnie jednak zaczynają chodzić do supermarketów i tych convenience stores. I tutaj przejdę od razu do tej kategorii. Zarówno jedna, jak i druga w ostatnich latach rozwija, ilość punktów się rozwija, rośnie 6-8% rocznie. I rzeczywiście widać, te sklepy są coraz ładniejsze, coraz więcej się zwraca uwagę na dobór produktów i tak dalej, i tak dalej. Także potencjalnie ta kategoria może być dla Państwa ciekawa. No i teraz tak, to co wspomniałem wcześniej, to jak duże firmy w Tajlandii zdominowały rynek. Tak dla Państwa przykładu, największa polska firma w tej chwili, Orlen, ma przychody w okolicach 100 miliardów polskich złotych. Nie wiem nawet, jaka jest największa polska firma, jeśli chodzi o obrót produktami spożywczymi. Natomiast na tym zdjęciu CPO, firma, o której wcześniej wspomniał Pan Tomasz, o której ja zaraz też będę wspominał, to firma, która zarządza dużą siecią lokalnych sklepów i nie tylko, bo tam jest cała masa innych biznesów, to jest około 60 miliardów złotych obrotu. I proszę wziąć pod uwagę, że to jest tylko część większej grupy, Charon Pukpens, która ma obrót rzędu 200 miliardów złotych. Więc to jest dosyć istotna informacja dla Państwa, żeby zrozumieć, o kim my tutaj tak naprawdę mówimy. I jeżeli traficie Państwo na osobę z danej firmy, no to warto, żeby ta lampka się mogła, żeby się zaświeciła. Dalej mamy na drugim miejscu firma Ekczaj, która tak naprawdę zarządza grupą Tesco Lotus. I z tego, z mojej wiedzy, to Tesco Lotus to właściwie jest jedyna duża zagraniczna firma w tej branży. Tak naprawdę wszystkie pozostałe to jednak są w rękach Tajów. Także to też warto mieć w pamięci. Potem na trzecim miejscu jest Siam Makro i tutaj też dla Państwa informacja,
to tak naprawdę z właścicielem Siam Makro jest firma numer jeden, czyli CPO. I Makro tutaj jest zarządzane lokalnie przez firmę tajską. Potem jest sieć supermarketów Bixi. Bardzo, bardzo dużo punktów i w Bangkoku, i w okolicach. Tutaj w dużej mierze jednak Tajowie robią zakupy w tej sieci. Kolejne rzeczy na razie pominę, potem w kolejnym stadzie jeszcze troszkę o tym wspomnę. No to jest część tych firm, to jest to co było na poprzednim slajdzie. CPO to jest właśnie ta największa firma. Ona w Tajlandii zarządza siecią sklepów 7-Eleven. Jeżeli kiedykolwiek mieliście Państwo okazję być w Bangkoku, to nie ma szans, żebyście Państwo nie natrafili na ten sklep. Ja sądzę, że idąc spacerem po jakiejś ulicy, to w odległości kilkuset metrów może natrafić na 2-3 punkty 7-Eleven. W całej Tajlandii tych punktów jest 10 tysięcy. I na świecie Tajlandia to jest kraj numer dwa, jeśli chodzi o ilość tych sklepów, tylko chyba Japonia ma więcej. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to Bangkok jest zdecydowanie numerem jeden. Także 7-Eleven jest absolutnie wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o dobór produktów, to tam dosyć sporo będzie takich produktów przetworzonych. Mało będzie raczej świeżych owoców, tego typu produktów. Tutaj bardziej CPO przerzucił punkt ciężkości na CP Fresh Mart. Tam będzie bardziej zdrowsza żywność. Oczywiście odpowiednio mniej tych punktów jest, natomiast one się rozwijają dosyć mocno. No i Makro, sądzę, że specyfikę tego sklepu Państwo znacie dosyć dobrze. Tutaj my razem z ambasadą zorganizowaliśmy tak zwany stolczek dla tych z Państwa, którzy przyjadą na Taifex. Będziecie mieli Państwo okazję odwiedzić dwa sklepy, w tym również właśnie Makro. I udało się zorganizować takie spotkanie z osobami, które dosyć sporo wiedzą o tym rynku, więc wydaje mi się, że wartość dodana dla Państwa będzie bardzo, bardzo duża. Jeśli chodzi o te wielkie firmy, te tak zwane konglomeraty, to warto też mieć w pamięci tą grupę z prawej strony, czyli grupę Central. Jest to grupa, która jeśli chodzi o zatrudnienie, to ostatnio jak sprawdzałem, to liczy około 70 tysięcy pracowników, więc dosyć spora struktura. W swoim portfelu mają właściwie wszystko, od centrów handlowych, department stores, właśnie poprzez też sieci marketów takie jak Tops czy Family Mart. I one też się rozwijają bardzo, bardzo mocno. W tych sklepach, zwłaszcza w Topsie, no, bardzo ładnie wyglądają ta ekspozycja produktów, bardzo dużo zwracają na to uwagę. Dużo produktów jest importowanych i też taka ciekawostka, w większości produktów importowanych od razu jest plakietka, z jakiego kraju jest dany produkt. Tajowie też na to zwracają uwagę. My oczywiście w ramach naszych tutaj działań, zarówno ja, jak i ambasada, prowadzimy różnego rodzaju rozmowy, tak żeby promować polskie produkty w tych dużych firmach. Ponieważ jeżeli już uda się nawiązać kontakt, to jest to kontakt na wagę złota. I tak naprawdę ja w swojej prezentacji na koniec powiem parę słów o dystrybutorach, natomiast wydaje mi się, że nie jest to informacja najważniejsza dla Państwa, bo tak naprawdę z racji tych ogromnych rozmiarów firm, o których mówię teraz na tym slajdzie, to tak naprawdę to te firmy mają kluczową decyzyjność i oni są najważniejsi. Oni mogą też wywierać dosyć spory nacisk na swoich dystrybutorów, no, ze względu na skalę, którą udało im się osiągnąć.
tutaj jeszcze jedna taka tabelka na koniec pokazująca ilość właśnie tych marketów. Także jeśli chodzi o Tesco Lotus, to ostatnie dane pokazują, że mają około 200 marketów w Tajlandii. To są te duże sklepy, te wielkopowierzchniowe. Big C ma około 140, Makro pod 130. No natomiast ta kategoria, tak jak wspomniałem wcześniej, rozwija się najwolniej. Środkowa tabelka to są te supermarkety, czyli kategoria sklepów, która rozwija się najszybciej. To jest sieć TOPS, właśnie to z grupy Central. Warto jeszcze wspomnieć o Wille Market. I tu właśnie oprócz Makro, ci z Państwa, którzy przyjadą do nas na Typex, będą też mieli taką wizytację w Wille Market. A to jest bardzo ciekawy sklep z punktu widzenia właśnie produktów importowanych. To, na co możecie Państwo zwrócić uwagę, jak już będziecie w tym sklepie, to że ceny, przyznam szczerze, że są dosyć wysokie. Natomiast jak rozmawiałem ostatnio z przedstawicielem tej sieci, nie stanowi to żadnego problemu. Głównie z tego powodu, że największym odbiorcą produktów są ekspaci, którzy będąc w Tajlandii często po prostu chcą poczuć namiastkę domu, namiastkę tego, co zostawili ze sobą przyjeżdżając do Tajlandii i są skłonni zapłacić dużo wyższą cenę od tego, jaka jest tak naprawdę wartość tego produktu. Więc z punktu widzenia produktów importowanych, na które nakładane są nierzadko dosyć wysokie cła, jest to ważna informacja, że takie sieci też są, gdzie ta cena nie jest najważniejsza, tak? Bo bardziej odpowiednia oferta. No i na koniec w tabelce z prawej to właśnie te takie convenience stores, 7-Eleven w tej chwili ponad 10 tysięcy punktów. Z tego co wiem, w ostatnim roku przybyło około 700, więc widać ogromną skalę rozwoju, która ta sieć odnotowuje. Family Mart ponad 1000 sklepów. Też te sieci wielkopowierzchniowe, tak jak Big C czy Tesco Lotus, zauważyły trend i przenoszą punkt ciężkości na mniejsze oddziały swoich sklepów. Więc tu też widać pewną aktywność. Na koniec wrzuciłem paru dystrybutorów, którzy są dosyć aktywni w Tajlandii. I taka może jeszcze rada z mojej strony pod kątem przyjazdu Państwa, czy to na Typex, czy jakakolwiek inna okazja. No, warto zrobić użytek z takiego przyjazdu, bo ja osobiście bardzo, bardzo ciężko jest mi sobie wyobrazić nawiązanie jakiejkolwiek relacji z danych. Troszkę Tomasz o tym wspominał. Często dostaję zapytania od firm typu próbujemy się skontaktować z tym partnerem, wysłaliśmy taką ilość maili, taką ilość telefonów i bez odzewu. I to jest absolutny standard. I zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Targi są fantastyczną okazją do zaistnienia. Natomiast na tych targach też trzeba podejść bardzo proaktywnie. Nie oczekiwać jedynie, że ktoś do Państwa podejdzie, ale tutaj próbować nawiązywać różnego rodzaju relacje, bo one są na wagę złota. No my oczywiście też pomagamy przy takich spotkaniach. Mamy nadzieję, że firmy, które przyjadą do Tajlandii teraz na Typex, też uda im się poznać parę ciekawych potencjalnych kontrahentów na miejscu. Taka jeszcze może jedna rzecz na koniec z mojej strony. To, co jest teraz bardzo na czasie w Tajlandii, to jest ekologia. W szerokim rozumieniu wszystko, co jest ekologiczne, co jest zdrowe, jest bardzo na czasie, jest bardzo mile widziane. I wydaje mi się, że nawet bardziej niż w innych krajach. Tajlandia ma z tym dosyć spory problem, bo jak będziecie Państwo w sklepie, jakimkolwiek sklepie, to pewnie na przykład zauważycie, że ilość siatek, które otrzymacie Państwo na końcu zakupów, to jest coś niesamowitego. Niektóre produkty wręcz są podwójnie pakowane. Oczywiście tutaj w Tajlandii to już jakiś czas temu zauważono i jest dużo różnych działań, żeby to zmienić. Więc
wszelkie inicjatywy, wszelkie produkty bio, eko są bardzo mile widziane. I ja to też już zauważyłem podczas rozmów z lokalnymi partnerami. Także tak naprawdę z mojej strony chyba tyle. Wydaje mi się, że to, co my przekazujemy teraz, to jest namiastka tego, co można by powiedzieć o Tajlandii. To, co powinno zostać jeszcze Państwu w pamięci, to jest tak. Z jednej strony rzeczywiście nie jest to rynek być może najłatwiejszy, jak w ogóle rynki azjatyckie. Jest trochę barier, my to też obserwujemy. Natomiast z drugiej tej strony wydaje mi się osobiście, że jest też taki moment dla Tajlandii, w którym dużo się będzie zmieniać, bo w Tajlandii też zauważono, że być może warto się troszkę bardziej otworzyć na produkty zagraniczne, na inwestycje czy na wpuszczanie produktów zagranicznych z tego względu, że gospodarka wtedy ma szansę prężnie się rozwijać. To jest jedna kwestia. Druga kwestia też szykuje się powrót do negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Oczywiście to troszkę zajmie, natomiast widzimy na przykładzie Japonii, jak wdrożenie tego typu umowy może zmienić chociażby samą percepcję partnerów biznesowych. Jest to bardzo istotne. Także wydaje mi się, że jest to rynek bardzo perspektywiczny, a czasami w biznesie to timing jest najważniejszy i być może warto się zainteresować tym rynkiem już teraz i troszkę lepiej go poznać, żeby za chwilkę móc skorzystać z tych zmian, które sądzę, że się będą dziać. Z naszej strony jeszcze chcielibyśmy może przejść do tego trzeciego punktu związanego z prezentacją, czyli do zapytań bezpośrednich z Państwa strony. Ja sobie jeszcze pozwolę na taką jedną uwagę odnośnie do rynku tajskiego, tutaj w kierunku oczywiście producentów jabłek. Mamy nadzieję, że w tym roku, ja nie chcę jakby zapeszać, ale że w tym roku jabłka z Polski będą dopuszczone do eksportu i no to ja już bardziej żywię może wewnętrzną nadzieję, że te zbiory tegoroczne będą już mogły być wysłane tutaj na teren Tajlandii. Natomiast jeżeli tylko będziemy mieli informacje na ten temat, że procedura jakby została dopuszczenia zakończona, to poinformujemy Państwa o takiej możliwości wysyłki jabłek do Tajlandii. Jest to produkt potencjalny ze względu na to, że jabłka nie rosną ani w Tajlandii, ani w okolicznych krajach, stąd jest to też owoce egzotyczne, tak? Tajowie jabłka jedzą, uważają, że mają bardzo dobre właściwości zdrowotne, szczególnie pozytywnie wpływają na cerę. Dlatego produkt ten ma bardzo dobry PR. I myślę, że potencjał jabłek polskich jest na tym rynku i rynkach lokalnych. Także mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli możliwość swobodnego wysyłania tych owoców do Tajlandii.